znajdujemy się dzisiaj w grawitacji. To właśnie tutaj odbywa się drugi wolnikowy opowar Rus AWF Poznań. Zobaczmy okiem naszej kamery, jak prezydenci naszej uczelni bawią się tego dnia. Obok mnie jest Mikołaj Adamowicz, główny koordynator tego wydarzenia. Cześć Miki. Cześć Artur. Powiedz mi, jak tam? Jak to wydarzenie od początku do końca? Ile drużyn się zgłosiło? Czy osoby chętnie się bawią? Czy nie było kłopotów organizacyjnych? Jak to wszystko wyglądało? Więc tak, zgłosiło się nas 18 drużyn. Gra 17, my jesteśmy jako Rus AWF drużyną dodatkową, gramy sobie dla zabawy. Nie było problemów ze zgłaszaniem się drużyn, bo pierwszego dnia bodajże 24 godziny od początku rozpoczęcia zapisów zgłosiło się do nas już 12 drużyn, więc mieliśmy połowę i musieliśmy zwiększyć limit do 18. Tym razem gramy w Grawitacji Poznań w nowo otwartej galerii handlowej, największej, czy tam prawie największej w Polsce bodajże. Myślę, że będziemy fajnie z nimi współpracować, jesteśmy po wstępnych rozmowach, będziemy rozmawiać dalej, więc na pewno dla studentów naszej uczelni coś spróbujemy ugrać. Ludzie, jak pewnie będzie widać na materiale, bawią się świetnie, są przebrania, jest zabawa i myślę, że wpisze się na stałe do naszego kalendarza i będziemy organizować częściej takie turnieje.